Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Dominik Games Poland oraz Kostek 2. Witamy Was na kolejnym odcineczku z Buildcraftcika. Tak jest. Tutaj jest ze mną Kostek, siema, który właśnie zbiera tam nasze dynki. Otóż jeszcze po nagraniu drugiego odcinka tutaj troszkę, jak Kostka nie było, rozwinąłem nam troszkę te prowizoryczne farmy trzciny cukrowej. I mamy też tutaj trochę melonów. A tutaj zrobiłem jeszcze właśnie, bo tam na drugim odcinku, na poprzednim odcinku, drugim, widzieliście, jak ja zbieram z lasu świerkowego właśnie te słodkie jagody. Więc dzisiaj Kostek z Kostkiem wybieramy się w góry, tam, w tamtą stronę, po żelazo. Dokładnie. Więc możemy sobie pójść w Kimę. Oczywiście ja to zrobię w formie timelapsu, żeby nie było, że wiecie, że ten... takie ganianie i gadanie byłoby po prostu, wiecie. No więc my sobie polecimy, nazbieramy żelaza. Się prześpimy. Oczywiście tak, ja tutaj jeszcze zdobyłem sobie troszkę szmaragdzików. Jeszcze na szybko może zanim zrobimy tego timelapsa, to ja zrobię dwie fortunki. Masz jakieś książki w ogóle? Nie. Chyba. Kurde. Nie mam. Mardam ci jedną. O, jedna się przyda. To trudno, tą krowę trzeba będzie tutaj zabić. Myślałem, żeby ją oszczędzić na farmę. Ale kiedyś się znajdzie więcej krówek, nie? No, okay. No co za dziaduwa, nie dropła skóry, nie? A nie, jest tu skóra. Gdzie te góry masz? Poczekaj, ja tylko sobie ogarnę książeczki z fortunką, żeby od razu mieć. Tego nie połacz ich. No wiem, ale już będę miał przygotowany, nie? Okej, ja też mam. Właśnie. A właśnie po to nam żelazo, żebyśmy sobie poszli po diamenty, bo z fortunką będziemy mieć więc... Co? Nie. Najpierw zdobędziemy sobie fortuny na żelazne kilofy, żeby więcej wydobyć diaksów, żebyśmy mieli już ładny zapas diamencików. Więc pierwsze co, to ogarniemy sobie fortunki. Kostek ma już ogarnięte, natomiast ja jeszcze muszę sobie tu... Chwila. Najpierw muszę zrobić sobie książeczkę drugą. No bo jak ja to wyhandluję z osadnikiem? Fortunkę. A no właśnie, tu trzeba zrobić książeczkę najpierw. Cyk. Tu mamy... Jedną mi dał Kostek, drugą sobie zrobię sam. I lecę do tego naszego villagera, którego w poprzednim odcinku ogarnęliśmy. On znajduje się aktualnie tutaj. Tutaj możesz, ale okej. To jest taka dziurka. Co, ile ma? Jezu, 26 emeraldów. Tak. No kurde, naprawdę. A ile ja mam? Nie wiem, ja chyba mam 0. Ja mam tu 8, 12. To wezmę moje emsy. I słuchajcie sobie, polecimy tutaj. Myk jeszcze. I zbiorę jeszcze te dyny tutaj. Mało tych dyn. No, to ci rośnie. Dobra, chyba mi to strasznie długo zajmie. Musiałbym tego gliniarza... Co? Jakiego gliniarza, kurde? Kurde, glina by się przydała.
Miałem glinę. Zorze ją przewalił. Za szmaragdy. Dobra, ile mam tego? 14 jeszcze. Dobra, chyba pójdziemy... czy ja mam łopatę? Chyba mam. Gdzieś miałem. Pójdę do mojego... Teroku. O Jezus Maria, zdarzyła się awaria. Nie mamy łopaty. Dobra, ja już sobie to ogarnę na timelapsie, żeby was nie przynudzać takim ciągłym gonieniem. Ogarnę te emeraldy, pójdziemy po żelazo i widzimy się po timelapsie, kiedy już będziemy mieć żelazne rzeczy.
siema po timelapsie, witamy. No niestety mieliśmy dużo problemów, żeby zdobyć dosyć sporo żelaza. Kostek tam trochę ogarnął. Ja może się nie obijałem, próbowałem zdobyć żelazo, natomiast cały czas dodałem. Ale na dobry koniec odcineczka ja sobie ogarnę fortunkę na Kilofa. Kupię sobie od tego dziada tutaj fortunki. A, bo jak książki... Jezu, jestem głupi, książek nie wziąłem z mojego domku. Tak, ja jestem oczywiście głupi, bo nie wziąłem... Tak, chciałem fortunkę kupić, nie mając książki, nie? Jestem, kurde, mistrz zdobywania. Żelaza na kowadło zabrakło. Co? Żelaza na kowadło zabrakło. To ja mam jedno. I mamy fortunkę dwójkę dwa razy. Jeszcze miałem samolotki. No to jeszcze jednego żelaza mi brakuje. No to jak dasz, to będzie jeden żelazo. I tymże miłym akcentem w ostatnim odcinku ogarnęliśmy villagera, a w tym ogarniemy sobie Kilofy z fortunką. Mam fortunkę 3. O. I proszę bardzo, Fortune 3 mamy, więc na razie tego nie wykorzystamy. Zrobimy sobie jakieś lepsze żelazne klofy. A w następnym odcinku będziemy co robić? Golemiarkę. Dokładnie, będziemy budować farmę żelaza, bo latanie po cave'ach to na pewno za żelazem jest upierdliwe. Myśmy tu naprawdę wielokrotnie po prostu szczególnie ja zdałem. Tak więc no chyba mi się tu z tą przepala też. No więc zajmiemy się budową farmy żelaza. Takiej już dosyć dobrej. Więc ja nazbieram materiały, poprzepalamy. Myślę, że ze stona ją zrobimy, nie? Dobra. Tak więc, chodź tu kostek, pożegnamy się ładnie z widzami. Więc żegnamy się po takim znowu, kurde, dupowatym odcinku, w którym wszystko nie pykło. Co prawda Kostek znalazł Ancient City i... Tak? Nie, jest tam Deep Dark, ale tak ogólnie no to wyglądało to tak jak pierwszy odcinek, więc no tak troszkę słabo. Więc ja dziękuję za odcineczek, był ze mną Kostek, no i cześć.